Michał Anioł był zapewne najwybitniejszym rzeźbiarzem w dziejach. Był też jednak świetnym malarzem i architektem. Wszystko, co go dotyczyło, wydawało się wielkie. Pasja, temperament, ambicja. Cechowały go duchowość i zmysłowość, a jego heroiczne i erotyczne wizerunki męskiego ciała pozostały niezrównane. Wielcy malarze. Michał Anioł. Michelangelo Buonarroti Simoni urodził się 6 marca 1475 roku w mieścinie Caprese, 80 km od Florencji. Twierdził później, że pochodzi z bardzo szlachetnego rodu, ale jego ojciec był administratorem i należał do klasy średniej. Jako dziecko Michał Anioł trafił do szkoły. Ku rozpaczy ojca bardziej interesował się rysunkiem niż nauką. Już w wieku 13 lat rozpoczął naukę w pracowni znanego malarza. U Domenica Ghirlandaio poznał podstawy rzemiosła, w tym rysowanie nagiego modela. Od tego zaczęło się jego upodobanie do ludzkiego ciała. The start of his lifelong creative love affair with the human body. Już po roku przerwał termin, by pójść do tak zwanej Akademii Medyceusze. Nie była to szkoła, lecz ogród, gdzie władcy Florencji trzymali kolekcję klasycznych rzeźb i gdzie ćwiczyli młodzi adepci sztuki. Rywalizacja tych artystów prowadziła czasem do przemocy. Podobno pewien młody rzeźbiarz tak się zdenerwował arogancją Michała Anioła, że ciosem pięści rozpłaszczył mu nos na resztę życia. W ogrodzie Medyceuszy Michał Anioł pokochał rzeźbę. Jako 17-latek wziął młotek i dłuto, by stworzyć to dzieło. Walkę centaurów, obrazujące klasyczne zmaganie między rozumem a namiętnością. Oceniając je surowo, stwierdzimy, że tło jest płaskie, a postacie niezgrabnie wysuwają się na pierwszy plan. Ale widzimy też prawdziwą maestrię. Postacie tworzą rozedrganą masę form, która prowadzi nasz wzrok zygzakiem po wszystkich kształtach. Postacie są poprawne anatomicznie i ogromnie szczegółowe. Struktura dzieła przypomina kratę, z której te formy chcą się wyrwać. Artysta umiał oddać moc i brutalną siłę, zmysłowość i ruch. A to tylko przedsmak tego, co miało nadejść. Sensuality and movement, and this is just a taster of what's to come. Zdolności młodego artysty tak zachwyciły Wawrzyńca Medyceusza, że przyznał mu komnatę pałacu i pensję 5 dukatów miesięcznie. Jako nastolatek Michał Anioł znalazł się w sercu florenckiego dworu. Jego mecenas był typowym księciem renesansu. Opiekun sztuki, uczony i poeta. Na jego dworze filozofowie i artyści próbowali ożywić kulturę antyku. Renesans przyniósł rozwój sztuki i szkolnictwa, a także zmianę mentalności. Człowiek znalazł się w centrum znanego sobie świata. Po roku jednak Medyceusze zostali wygnani z Florencji, a miasto ogłoszono republiką. W roku 1496 Michał Anioł postanowił spróbować szczęścia w Rzymie. Gdy przybył tu latem, odkrył oszałamiającą mieszankę pogańskich ruin, chrześcijańskich budowli i gwarnych uliczek pośród pól i winnic. Jeszcze ciekawsze rzeczy działy się pod ziemią. Prowadzono wykopaliska starożytnych rzeźb i skarbów. Michał Anioł miał już dużą wiedzę o klasycznej rzeźbie. Zdarzyło mu się tak przekonująco skopiować rzeźbę Kupidyna, że sprzedano ją jako rzymski oryginał. Kupiec, kardynał Riario, złożył u artysty zamówienie na rzeźbę Bacchusa.
To posąg ogrodowy wzorowany na starożytnych, ale nowoczesny. Zamiast sugerować opanowanie i równowagę, jak w tradycji klasycznej, postać niemal się chwieje, niczym prawdziwy pijak. Ciało wygląda zmysłowo. Budziło wtedy lekką odrazę. Kardynał odrzucił to niezwykle oryginalne dzieło, ale dla Michała Anioła był to początek nowego podejścia do ludzkiego ciała. Artysta nie czuł się dobrze w Rzymie. Panowały tu korupcja, przemoc i intrygi za sprawą papieża z rodu Borgiów i jego rodziny. Napisał do ojca: garściami sprzedają krew Chrystusa i zamknęli drogę wszelkiemu dobru. W roku 1497 jego los się odmienił, gdy francuski legat papieski poprosił go o wyrzeźbienie Piety, czyli Matki Boskiej opłakującej syna. To wzniosłe dzieło dowodzi biegłości w przekształcaniu marmuru w tkaninę i ludzkie ciało. 24-letni Michał Anioł obdarzył rzeźbę wieczną młodością. Matka wydaje się młodsza od syna. Nie widać po niej żalu. Ma łagodne rysy i wyciąga rękę w geście kontemplacji. To jedyne podpisane dzieło Michała Anioła. Na szarfie na piersi Marii widnieje napis: Michał Anioł, Florentczyk, uczynił to. Po 26 urodzinach, w roku 1504, wrócił do domu rodzinnego. Do Florencji zwabił go projekt, który miał ugruntować jego reputację największego rzeźbiarza włoskiego renesansu. Miasto podnosiło się po burzliwym okresie i chciało podkreślić swój status wolnej republiki symbolicznymi dziełami sztuki. W pracowni blisko katedry leżał wielki blok marmuru, nad którym pracowało już kilku rzeźbiarzy. Michał Anioł podjął wyzwanie. Jako temat wybrał postać Dawida. Napisał: tak jak Dawid pokonał Goliata dzięki procy, Michał Anioł pokona tego marmurowego olbrzyma dłutem i młotkiem. Stworzył wizerunek biblijnego pogromcy olbrzyma. Pogromcy, który sam stał się ponad 4-metrowym olbrzymem, nazywanym Il Gigante. Widzimy młodzieńca w leniwej pozie, ale sprężonego i gotowego do działania. Na jego twarzy maluje się zdecydowanie. To hołd dla ludzkiego ciała. Pod wieloma względami Dawid symbolizuje ducha renesansu, połączenie idei klasycznych i wartości chrześcijańskich. Dawid trafił z pracowni przy katedrze do Palazzo della Signoria. Obrzucono go kamieniami. Najpierw uczynili to zwolennicy Medyceuszy, a potem chrześcijańscy moraliści, którym nie podobał się duży nagi posąg w tak prestiżowym miejscu. A była to siedziba władz Florencji. Dawid miał strzec miasta i rządzących. Patrzył w stronę Rzymu, źródła największych zagrożeń politycznych, gospodarczych i kulturowych. Został w tym miejscu do XIX wieku, kiedy uznano, że jest zbyt cenny, by wystawiać go na działanie żywiołów, i zastąpiono kopią. To symbol cnót republikańskich, Florencji i masowej turystyki. Symbol męskiego piękna, a przede wszystkim artystycznego geniuszu. Oprócz rzeźby Michał Anioł miał wiele innych zajęć, choć licznych prac nigdy nie dokończył. Ten problem prześladował go do końca życia. Michał Anioł kochał rzeźbę i nieraz z pogardą wyrażał się o malarstwie, choć miał doń wielki talent, a zajęcie było popłatne. W roku 1504 zamówiono u niego obraz upamiętniający małżeństwo dzieci dwóch znamienitych rodów, Strozzich
i do nich. Nazywa się go tondem doni. Tondo to obraz o okrągłym kształcie, rozpowszechnionym we Florencji pod koniec XV wieku. Podejście do tematu świętej rodziny odbiega jednak od tradycji. Po pierwsze tło. Co tam robią ci leniwi, zmysłowi, nadzy młodzieńcy? Myślę, że to ładunek homoerotyczny, ale także ukazanie świata klasycznego, dzielonego tym dziwnym blokiem marmuru od pierwszego planu, czyli świata chrześcijańskiego. Na progu obu światów widzimy Jana Chrzciciela z małym krzyżem na ramieniu. Trzy postacie wyglądają jak wycięte z marmuru, a jednak artysta pięknie tchnął w nie życie, dokonawszy korekty tradycyjnego ujęcia rodziny w trójkącie. Józef i Maria trzymają synka, co przedstawiono nadzwyczaj realistycznie. Malec ciągnie matkę za włosy. Jej ciało jest zgrabne, lecz muskularne, podobnie jak mężczyźni w tle. Wszystko jest podporządkowane ogólnej wizji. Michał Anioł objawił się tu jako wielki malarz, eksperymentator, a także wielki rzeźbiarz. Umiejętności Michała Anioła poddano próbie w roku 1505, gdy bezpośrednio konkurował z najważniejszym malarzem swoich czasów, Leonardem da Vinci. Obu artystom zlecono namalowanie fresków w Palazzo della Signoria. Ogromny Dawid Michała Anioła stał już przed ową siedzibą władzy. Malowidła miały przedstawiać zwycięstwa Florencji nad Pizą i Mediolanem. W bitwie pod Cassiną Michał Anioł demonstruje świetną znajomość męskiej anatomii. Żołnierze zaskoczeni przez wroga w kąpieli pospiesznie ubierają się do walki. Ani Leonardo, ani Michał Anioł nie dokończyli malowideł. Wykonali jednak wielkie szkice, które wystawiono. Przez lata młodzi artyści, m.in. Rafael i Rubens, przychodzili tu po naukę. Michała Anioła znowu wezwano do Rzymu, gdzie otrzymał jeszcze znaczniejsze zlecenie. Nowy papież Juliusz II pragnął, by artysta zbudował mu grobowiec. Ten bardzo ambitny projekt miał pochłonąć rzeźbiarzowi 4 dekady. Pierwotny projekt zakładał wyrzeźbienie ponad 40 posągów na monumentalnej marmurowej podstawie. Michał Anioł z zapałem ruszył w góry, by wybrać kamień. Dotarł do Carrary, gdzie od czasów starożytnych wydobywano najlepszy biały marmur. Wiemy z zapisów, że był bardzo drobiazgowy i odrzucił wiele bloków ze skazami. Spędził tu 8 miesięcy. Stał, wyobrażając sobie rzeźby, które czekają na wydobycie z kamienia, i marzył o rzeźbieniu olbrzymich posągów. Zimą 1506 roku Michał Anioł wrócił do Rzymu, gotów do pracy nad grobowcem papieża. Przez tydzień jednak odmawiano mu wstępu do Watykanu. Nadąsany artysta wyjechał do Florencji. Po wymianie listu wrócił, ale nie budować grobowiec, lecz malować sklepienie watykańskiej kaplicy, zwanej Sykstyńską. W roku 1508 przy blasku świec rozpoczął pracę. Miał pokryć malowidłami 1000 metrów kwadratowych i namalować ponad 300 postaci. Obraz artysty malującego samotnie i leżącego na plecach na rusztowaniu to tylko mit. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim uporał się z zadaniem, wiemy, że musiał mieć pomocników. Sama wizja wyszła jednak tylko od niego. Namalował 9 scen z Księgi Rodzaju, poczynając od stworzenia świata po czasy Noego.
Bóg został przedstawiony pod postacią muskularnego herosa, ożywionej rzeźby, która z kolei daje życie światu. W każdym rogu głównych scen namalowano małe piedestały, na których siedzą nadzy mężczyźni. Te ornamenty to zupełna innowacja, owoc wyobraźni artysty. Gdy 4 lata później kaplicę otwarto, przychodziły do niej tłumy. Czegoś podobnego jeszcze nie widziano. Naturalny sposób przedstawienia ludzkiego ciała, genialne stosowanie perspektywy, zmysłowa siła nagości i radosna, śmiała kolorystyka. Była to zapowiedź nowej tendencji w sztuce europejskiej. Rok po otwarciu kaplicy zmarł Juliusz II, a Michał Anioł wciąż chciał wznieść jego grobowiec. Opracowano prostszą wersję. Artysta pracował nad kilkoma posągami, z których największe wrażenie robią te dwa, dziś wystawione w Luwrze. Niewolnicy lub jeńcy symbolizowali sztukę uwięzioną po śmierci Juliusza II. Miało to oznaczać, że bez niego sztuka będzie cierpieć. Ale te rzeźby to nie tylko pochlebstwo. Niejednoznaczność stanowi źródło energii posągu umierającego niewolnika. Rzeźbę umieszczoną w niszy widz miał oglądać od przodu. Wygląda ona jednak świetnie także z innych stron. Nazywamy ją umierającym niewolnikiem, lecz równie dobrze może to być budzący się niewolnik. Spójrzmy na to naprężenie, jakby właśnie nabierał życia albo przeciwnie, tracił je. To bardzo zmysłowa rzeźba. Twarz wyraża ekstazę na pozór religijną, ale oczywiście także seksualną. Michał Anioł złożył hołd męskiej seksualności. Mamy tu jeszcze więcej erotyzmu niż w Dawidzie. Spójrzmy na chropowatą podstawę, na ten z grubsza wyciosany pysk małpy. To rodzaj żartu. Z jednej strony piękny i bestia, z drugiej koncepcja rzeźby jako małpowania rzeczywistości. Ale przede wszystkim chodzi o proces. Sama postać jest tak gładka i wykończona, że wygląda niczym istota ludzka, która wyłoniła się z kamienia. W Carrarze Michał Anioł patrzył na bloki marmuru i wyobraźnie widział uwięzione w nich obrazy, które rzeźbiarz powinien wyzwolić. Michał Anioł cieszył się już wtedy sławą. Jego dzieła, nawet drobne szkice, miały wzięcie. Był więc bogaty i mógł utrzymać rodzinę. Mimo to niechętnie odrzucał zlecenia i często pracował nad kilkoma naraz. Pracował gorączkowo, a w listach często się skarżył, że nie ma czasu na jedzenie ani spanie. Jedno z jego najwspanialszych ukończonych dzieł znajduje się w kościele San Lorenzo we Florencji. Nowy papież Leon X zamówił kaplicę Medyceuszy, grobowiec, który miał upamiętnić jego rodzinę. Powstał niezwykły pomnik, ukazujący zdolność łączenia przepychu z intymnością. Relacje artysty z Medyceuszami pogorszyły się, gdy wyszło na jaw, że w sercu jest republikaninem. Obawiając się o życie, w roku 1534 na dobre wyjechał z Florencji i osiadł w Rzymie. Pisał listy i wiersze do utalentowanego młodego artysty Tommaso de Cavalieri, którym, jak się uważa, był zakochany. Ciężko mu było pogodzić homoseksualizm z umiłowaniem Boga i pragnieniem zbawienia. Jasno wyraził ten konflikt w swoim ostatnim wielkim dziele. Wrócił do kaplicy Sykstyńskiej, by namalować Sąd Ostateczny.
Pracował nad freskiem w latach 1536-41, przeżywszy upadek z rusztowania. Pogarszał mu się wzrok. To olśniewające dzieło, zwłaszcza że autor był dawno po 60. Tak jak wcześniej, subtelnie stosował barwy, ale styl jest brutalniejszy niż na sklepieniu kaplicy, a malowidło budzi większy niepokój. Jezus nie siedzi pogodnie na tronie w centrum obrazu. To młody, muskularny człowiek czynu otoczony masą nagich ciał. Wielu dostrzegało twarz Michała Anioła w skórze, którą trzyma święty Bartłomiej. Choć nie ma bezpośrednich dowodów, obraz pasowałby do narastającego lęku artysty przed grzechami cielesnymi i jego dążeń do zbawienia. Przez ostatnie 20 lat życia Michał Anioł skupiał się na projektach architektonicznych, rozwijając idee, którymi zaczął się zajmować we Florencji i badając relacje między architekturą, rzeźbą a ludzkim ciałem. Elementy konstrukcji budowli, pisał, przypominają kończyny w ciele człowieka. W roku 1547 został głównym architektem największej świątyni chrześcijaństwa. Poświęcił dwie ostatnie dekady życia na budowę kopuły, która do dziś góruje nad panoramą Rzymu. Nie przyjął zapłaty za tę pracę, uważając ją za dar dla Boga i Kościoła. Wcześniej był uwielbiany, lecz po 70 spotkał się z ostrą krytyką. Zarzucano mu, że jest kiepskim kolorystą. Kwestionowano jego moralność. Nagich świętych sądu ostatecznego ocenzurowano. Pewnemu malarzowi polecono zasłonić genitalia postaci. Michał Anioł stawał się coraz pobożniejszy. Wiek osłabił jego fascynację nagością, a późniejsze dzieła wskazują na bardziej duchowe cele. W ostatnim tygodniu życia, w wieku 89 lat, pracował nad nową pietą. Wkrótce po tym, jak polecił spalić wiele swoich rysunków, 18 lutego 1564 roku zmarł. U schyłku życia zwątpił w swoją sztukę, lecz cieszył się większą sławą niż jakikolwiek artysta przed nim. Zainspirował narodziny nowej religii, która przetrwała stulecia, ubóstwienia sztuki. Pielgrzymi do dziś zjeżdżają się, by ujrzeć dzieła malarza, rzeźbiarza i architekta, którego współcześni nazywali boskim. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Jacek Drewnowski, czytał Mirosław Utta.